dobry, witam w kolejnym odcinku Q&A, gdzie wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. A więc lecimy z kolejnym tematem. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, jak wyglądają pierwsze miesiące pracy jako kierowcę i ile czasu jeździ się z instruktorem, o ile w ogóle się jeździ z instruktorem. Opowiem, jak to wygląda u mnie, jak to wyglądało w ogóle u mnie pierwsze miesiące pracy. Jeśli chodzi o instruktora, u nas nie ma czegoś takiego jak instruktor jazdy. Wiem, że w innych firmach coś takiego jest, w tych bardziej państwowych, ale jest coś takiego jak zapoznanie się z trasą, bo ogólnie kierowca jako kierowca autobusu nie ma czegoś takiego, bo kiedyś słyszałem takie pytanie, czy kierowca autobusu ma GPS, żeby zapoznawać się z trasą. Nie, musi znać trasę na pamięć, więc jest coś takiego jak zapoznanie się z każdą linią i jest to jeden dzień na jedną linię, żeby zapoznać się ze specyfikacją, z różnymi charakterystykami tej pracy, tej linii. I przy okazji poznajemy też autobus i obsługę autobusu. Także jeździmy sobie z kierowcą obok, który nam pokazuje i mówi i tłumaczy. Bo zazwyczaj tak jest, że kierowca wytłumaczy, co i jak, na czym polega nowemu kierowcy. Także u nas jest właśnie w taki sposób rozwiązywane, że jest to zapoznanie z linią, ale przy okazji też jest to taka czynna nauka linii oraz obsługi autobusu. Także to tak jakby zastępczy instruktor. Jak wyglądały pierwsze miesiące pracy w autobusie? Bardzo stresująco, to już powiem. Bardzo stresująco, ale to dlatego, bo wszystko było nowe. Wiadomo, jak się uczymy czegoś nowego, to zawsze pojawia się stres, ale też bardzo dużo radości i satysfakcji z tego, że mogę zaczynać tą pracę. Do autobusu, jeśli chodzi o autobus, o ludzi, to na początku ciężko jest się przyzwyczaić, bo to wiadomo jest nowe, ale po jakimś czasie, pierwsze 2-3 kursy już dochodzi się do większej wprawy. Powiem wam szczerze, że jazda autobusem, sama jazda, jeśli chodzi o samą jazdę, jest banalnie prosta. Trzeba oczywiście uważać na wszelakie trudności, ale jeśli się zdało egzamin na prawo jazdy, to autobusem miejskim nawet jeździ się łatwiej. Też podjeżdżanie pod przystanki to też może sprawić na początku problem z tego powodu, że odległość pomiędzy chodnikiem a autobusem, jeśli chodzi o zatoczkę, powinna być mniej więcej pół metra albo trochę mniej. Także dojść do wprawy, żeby płynnie podjeżdżać pod zatoczki, ale to jest kwestia po prostu wyjeżdżenia. Samemu trzeba po prostu dojść do wniosku, na własnych błędach nauczyć się, jak, w jakim momencie skręcić kierownicą. Wszystko do nauczenia. Teraz tak powiem nawiasem już na koniec, dla tych, co dotrwali, że u mnie największym problemem, bo pamiętam, jak zaczynałem, i to był rok szkolny. Ja wtedy jeździłem i na Pruszczu, i na Gdyni, także musiałem zapoznawać te dwa rejony, dwie różne charakterystyki. Tutaj maszynka, tutaj tristar, tutaj kupowanie karnetów, tutaj wymiana papieru. I słuchajcie, najgorsza rzecz, która była dla mnie największym problemem, to wymiana papieru w maszynce, czyli w kasie fiskalnej do drukowania biletów. To była dla mnie najtrudniejsza rzecz i do dzisiaj jest to najtrudniejsza rzecz, a chociaż już prawie 2 lata jeżdżę. Podjeżdżanie pod przystanki, 2-3 dni już miałem to ogarnięte. Sama jazda, banalnie prosta, kwestia wyczucia autobusu, dlatego fajnie na początku zaczynać rano, gdzie dojeżdżamy na linię, bo wtedy ładnie sobie wyczujemy autobus. Ciężej jest, jeśli mamy na popołudnie i wtedy już od razu musimy jechać, także, ale zasada jest taka, że jeśli nie czujemy się pewnie, to jedziemy troszkę wolniej. Nie patrzymy na opóźnienie. Ważne, żeby punktualnie wyjeżdżać z przystanków początkowych, także takie to były przygody. I szczerze powiem, że uczymy się na własnych błędach i najlepiej wyciągać z tego wnioski,
Jak już wspomniałem, sama jazda nie jest taka trudna, bardziej było trudniejsze pojąć te zasady w ZKM-ie i wszystko to zapamiętać.